Dobiega końca trwająca od kilku miesięcy przebudowa skrzyżowania u zbiegu ulic Sikorskiego, Sportowej i Kościuszki w Ostrzeszowie. Po jego oddaniu do użytku kierowcy będą musieli przyzwyczaić się do nowej organizacji ruchu. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a konkretnie jego specjalnie wydzielonej części na poprawę bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych. Cel ten ma być osiągnięty poprzez wyniesienie względem jezdni wszystkich trzech przejść znajdujących się w obrębie przebudowywanego skrzyżowania. Ma to wymusić na kierowcach zdejmowanie nogi z pedału gazu, co jest szczególnie istotne w miejscu, gdzie zlokalizowana jest szkoła. W wyniku inwestycji powstają de facto dwa skrzyżowania, Kościuszki z Sikorskiego oraz Kościuszki i Sikorskiego ze Sportową. Poprzednio tutaj właśnie te trzy ulice się łączyły. Kierowcy mieli problem z tym, że był bardzo ostry kąt do ulicy Kościuszki, była też ograniczona widoczność i nie wiedzieli też, jak się zachować, dlatego powstały te dwa skrzyżowania, żeby to poprawić, to bezpieczeństwo. Zostają też doświetlone dwa przejścia dla pieszych na ulicy właśnie Sportowej i ulicy Kościuszki. Szczególną uwagę należy zwrócić na zmianę organizacji ruchu. Poprzednio drogą pierwszeństwa była ulica Sportowa z ulicą Kościuszki, a teraz droga pierwszeństwa ma ulica Kościuszki i ulica Sikorskiego jadąc w kierunku rynku. Na znak ustąp pierwszeństwa przejazdu napotkają zatem kierowcy jadący ulicą Sportową od ulicy Łąkowej, a także poruszający się ulicą Sikorskiego od ulicy Przemysłowej. Dojeżdżając do tego skrzyżowania nie będzie mógł jechać na wprost, tylko będzie musiał skręcić w lewo i się włącza do ulicy Kościuszki. Dzięki społeczności zespołu szkół numer 1 na środku skrzyżowania pojawi się zieleń. W przyszłym tygodniu zainstalowane zostanie oznakowanie oraz oświetlenie. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 340 tysięcy złotych, z czego 245 tysięcy 600 złotych stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tego samego źródła pozyskano również środki na modernizację przejść dla pieszych na ulicach Sienkiewicza, Przemysłowej i Sportowej oraz budowę ulicy Dworcowej. 16 maja w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisano umowę na dofinansowanie tej ostatniej inwestycji kwotą blisko 842 tysięcy złotych. Podejrzewam, że na koniec tego miesiąca zostanie ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert w połowie czerwca. W lipcu powinny rozpocząć się prace budowlane. To będzie właśnie polegało na wykonaniu jezdni o szerokości 5,5 metra, która będzie łączyć właśnie ulicę Powstańców z ulicą Kolejową. Ułatwi to też dojazd do dworca PKP, jak również do przychodni znajdującej się przy ulicy Dworcowej. Zostanie też wykonany chodnik o szerokości 2 metrów z kostki. Również tam trzeba będzie zamontować balustrady, ponieważ jest duża różnica terenu od strony chodnika dla bezpieczeństwa pieszych. Całkowite koszty zadania to około 1 100 000 złotych. Oddanie ulicy Dworcowej do użytku zaplanowano na przełom września i października bieżącego roku. Gruntownego remontu doczeka się ponadto ulica Wiejska. Przebudowa ulicy Wiejskiej oraz wymiana sieci wodnej i kanalizacyjnej w ulicy Wiejskiej, jak również zostaną wyremontowane dwie wiadukty w ciągu ulicy Mikołajowej i Lazurowej. Te wiadukty są w złym zadaniu technicznym. Polskie Koleje Państwowe też tutaj zwracały na to uwagę, na ten stan techniczny. No, jesteśmy zmuszeni po prostu wyremontować te wiadukty. No i też dzięki temu dofinansowaniu jest możliwość wykonania. W tym przypadku dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 5 milionów złotych, przy ogólnych kosztach na poziomie 5 milionów 300 tysięcy złotych.